Gościła już na kanale używana Toyota Corolla, gościła Honda Civic, nie może zatem zabraknąć Mazdy 3. I chociaż ten przedstawiciel japońskiej wielkiej trójki pojawia się u mnie jako ostatni, to pytanie, czy nie jest z niej najlepszy. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Siedzę za kierownicą Mazdy 3 drugiej generacji, produkowanej w latach 2009-2013 z małym odświeżeniem w 2011, a egzemplarz, na który właśnie patrzycie, wyprodukowany został w roku 2012 i przejechane ma, dla pełnej informacji, 123 tysiące km. Do tego, jak Mazda jeździ, do danych technicznych czy do wad, przejdziemy sobie za chwilę, ale jak łatwo policzyć, ten samochód ma już 12 lat. I chciałbym rozpocząć od rzeczy, która moim zdaniem jest pierwszym atutem, czyli od wyglądu. Bo zobaczcie, tak jak mówię, 12-letni samochód, a moim zdaniem on cały czas prezentuje się bardzo ciekawie. Dużo robią tutaj te przezroczyste klosze reflektorów z tyłu, ale generalnie cała linia i to, jak ten samochód jest narysowany, on się oczywiście zestarzał, no to jest normalne, ale nadal można powiedzieć, że dzisiaj wygląda atrakcyjnie. Co tutaj jeszcze zostało trochę zmienione, aby ten samochód wyglądał świeżej? To po pierwsze właścicielka, bo to jest samochód znajomej, może od razu powiem, także wiem o nim sporo więcej niż o często testowanych, używanych samochodach, które mam na jeden dzień. To ten samochód znam. Został wymieniony tutaj kluczyk, czy w zasadzie jego obudowa, bo ten oryginalny po prostu wyglądał na stary, teraz jest dużo lepiej. Została wymieniona też obudowa, czy jak to się nazywa, dźwigni zmiany biegów. Ona była już, że to tak ładnie nazwę, zmęczona. Teraz wygląda jak w nowym samochodzie. I trzecia rzecz, która w zasadzie rzuca się w oczy jako pierwsza po wejściu do tego samochodu, to dywaniki. Są to dywaniki wykonane z materiału EVA. Jeśli oglądaliście film na przykład z naszą CX-30, to mogliście widzieć, że też z takimi jeździmy. A dlaczego? No to zobaczcie. Otóż największym sekretem tych dywaników jest fakt, że tak jak przed chwilą wspomniałem, wykonane są z materiału EVA, czyli jednego z najłagodniejszych i najbezpieczniejszych materiałów sztucznych. Tworzywo takie zaliczane do polimerów cechują specjalne kanaliki zbierające wodę i zanieczyszczenia. Są bardzo łatwe w czyszczeniu i bezzapachowe, co jest szczególnie istotne w upały, ale dobra, to tyle teorii. Zobaczcie sami, jak to wygląda w praktyce. Na początek nasypujemy piasek, wbijmy go mocniej w dywaniki, i patrzcie, wystarczy otrzepać i gotowe. Utrudnimy? No to znowu piasek. Zalewamy wodą. I o ile na myjni i pod ciśnieniem wiadomo, że dywanik możemy łatwo umyć, to patrzcie, zwykła konewka i gotowe. Kolejną fajną rzeczą jest fakt, że dywaniki pokrywają nawet do 99% podłogi, a dzieje się tak, ponieważ jak możecie zobaczyć podczas zamawiania, dopasowane są one do konkretnego modelu samochodu. Wybieramy sobie Mazda 3, sprawdzamy który rocznik, pyk, mamy sedana i patrzcie, dodajemy rocznik, jaki napęd, jaka skrzynia, jaki silnik i dopiero wtedy wybieramy sobie jaki kształt komórek, czy rąby, czy plastry miodu, czy może krople. Wybieramy sobie kolor takiego dywanika, wybieramy obszycie. Możemy też dołożyć podstopnicę i bardzo fajną i praktyczną matę do bagażnika, na przykład taką, jak widzicie w prezentowanej dziś Mazdzie, i tym samym zabezpieczyć w zasadzie cały samochód. Dodam też, że na dywaniki producent oferuje 5 lat gwarancji, a zainteresowani pełną recenzją takiego produktu znajdą taką na kanale. Na koniec przypominam, że z kodem AUTOMOTO dostaniecie 5% rabatu i jako użytkownik polecam, a my wracamy do testu. I może jeszcze dodam, że z tego co wiem, ten samochód ma być taki czarny, 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 wszystko ma być czarne. Czarne mają być też szyby i właśnie dlatego zostały dobrane dywaniki w takim samym kolorze. Moim zdaniem to wygląda naprawdę ok i będzie wyglądało jeszcze lepiej. Bardzo fajna sprawa. Dobra, a teraz przechodzimy do tej części bardziej praktycznej, bo to jest jednak kilkunastoletni kompakt, a jak wiemy, samochody z generacji na generację przeważnie rosną. No to sprawdźmy, jak to było kilkanaście lat temu. Zaglądamy do bagażnika. A ten dysponuje pojemnością na poziomie 430 litrów, co prawda jest dość głęboki, ale jak to w sedanie, trzeba pogodzić się z dość niedużym otworem załadunkowym. Warto też dodać, że trójka oferowana była jeszcze jako hatchback i tutaj 340 litrów, natomiast w wersji kombi nie uświadczyliśmy. Ok, została nam jeszcze kanapa, wskakujemy.
i przy moich 182 cm wzrostu, gdy siedzę sam za sobą, miejsca na kolana mam naprawdę niedużo. Chociaż trzeba przyznać, że stopy schowam bez problemu i tak samo nad głową miejsca mi nie brakowało. Ale spójrzmy też na 192 cm Grześka. On też siedzi za mną i zmieścił się tu w zasadzie na styk i jechać gdzieś dalej w tym miejscu raczej by nie chciał. No i jak widzicie, nie ma tutaj szału, to na pewno, ale z drugiej strony Mazda 3 dzisiaj, ja na przykład jeździłem najnowszą generację, bo taką miałem, ona nadal z tyłu jest dość ciasna. Na pewno ten aspekt musicie brać pod uwagę i jeśli wybieralibyście z tej trójki Honda, Toyota, Mazda, to w Mazdzie z tyłu tego miejsca będzie raczej najmniej. Ok, a teraz przeskakujemy na miejsce pracy kierowcy. I powiem Wam, że to jest taka część, którą ja jeszcze dobrze pamiętam, jak ten egzemplarz, ta generacja modelu weszła do sprzedaży, to ja to uwielbiałem. Te zegary w tubach, ten ekran tutaj. Ja nadal mam Hondę Accord, którą jeżdżę odbierać samochody. Ona też ma tutaj taki, że tak powiem, komputerek schowany, ale to wygląda tam, to wygląda 100 razy gorzej. Tutaj to tworzy taką pewną harmonijną całość, chociaż to jest trochę pokombinowane. Ale ja to lubiłem wtedy i ja to lubię nawet teraz. Zresztą oczywistych rzeczy może nie ma co mówić, bo w 2012 roku jakiegoś dotykowego sterowania to jeszcze nie było, ale ja się cały czas cieszę, jak jeżdżę samochodami, w których obsługa jest tak prosta, pokrętła, przyciski i tak dalej, odnaleźć się tutaj jest naprawdę łatwo. Myślę, że ważniejszą rzeczą, no bo przecież mówimy o kilkunastoletnim samochodzie, jest to, jak to wszystko się trzyma. O Mazdzie krążą takie słuchy, że ta trwałość najlepsza nie jest. Do tego oczywiście przejdziemy i chodzi oczywiście o rdzę, ale na razie jesteśmy w środku. Co ja będę gadał? Sami popatrzcie. To wszystko jest utrzymane kapitalnie. Tu nie ma żadnych pęknięć, odbarwień, jakichś dziur, rys, nie wiem co tu jeszcze mogłoby być. To też, może nie będę mówił, że nie wydaje żadnych dźwięków, bo troszkę wydaje, ale to nie skrzypi. Naprawdę jeździć w tym samochodzie cały czas da się. Chciałem powiedzieć w ciszy, ale powiem tak, w ciszy, w miejskich prędkościach. Do trasy też przejdziemy. Natomiast wnętrze, tak samo fotele. Znowu sami zobaczcie. To jak ten samochód się trzyma, dodam, samochód z Polski, serwisowany cały czas w ASO, po prostu zadbany, ale naprawdę utrzymuje się to wszystko w kapitalnym stanie. Ja jestem pod wrażeniem. I na pewno jest lepiej niż na przykład w Hondach, które ja znam mniej więcej z tych roczników. No ale dobra, przejdźmy może trochę do jazdy, bo w końcu to jest samochód i to jest chyba najważniejsze. Na początek poznajcie, czym ja w ogóle jadę. Zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu czterocylindrowy benzynowy silnik o pojemności 2 litrów. Dysponuje on mocą 150 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 191 Nm. Samochód ten rozpędzi się maksymalnie do 212 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 10,4 sekundy. I po cyferkach dodam może od razu, że ta dwulitrowa benzyna to jest przynajmniej w mojej opinii, ale na pewno też nie tylko w mojej, chyba najlepszy wybór do tego samochodu z tej generacji. On na pewno nie będzie jakiś bardzo oszczędny, bo spalanie w tym samochodzie w mieście może dobijać do 10 litrów. Da się tutaj spalać 5 z hakiem na jakiejś wolnej trasie, ale raczej liczcie się ze zużyciem 7-8 litrów na szybszych drogach, a w mieście około dychy. Natomiast co do awaryjności, to ten silnik zbiera naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże pochwały. I tak jak mówię, chyba najlepszy wybór do tego samochodu. A sama jazda. To nie jest oczywiście król dynamiki. Zaraz będzie zielone, to pewnie nie ruszę pierwszy, chociaż w sumie skręcam w prawo, ale wiecie o co chodzi. Albo może inaczej. Jeśli ktoś nie wie, bo jeździ przykładowo cały czas silnikami turbo doładowanymi, to tutaj turbo nie ma. To jest silnik wolnosący i takim samochodem, wtedy, dzisiaj, cały czas trzeba się nauczyć jeździć, a najlepiej polubić taką jazdę. Bo miejcie wszyscy świadomość. Mówię głównie do osób, które po prostu tego nie wiedzą. Jak masz dwulitrową benzynę wolno ssącą i litrową, trzycylindrową benzynę z dużo mniejszą mocą, ale turbo, to Twoje takie wrażenia z przyspieszania, z dynamiki subiektywnie będą dużo, dużo lepsze w tym litrowym silniku. Będziesz przyzwyczajony do nie wkręcania się na wyższe obroty. Jak się będziesz tutaj wkręcać, to będziesz się czuć dziwnie. To trzeba po prostu polubić. Ja na przykład to uwielbiam. I ja do dzisiaj w Mazdach czuję się świetnie. Wiele razy o tym mówiłem.
Nie przypadnie to do gustu na pewno każdemu, także ja zawsze polecam, żeby coś takiego w miarę możliwości sprawdzić. Żeby potem nie było, że kupicie silnik, będziecie mówili, o, 2 litry miał latać, nie jedzie. On jedzie, tylko trzeba się tego nauczyć. I też oczywiście mierzmy siły na zamiary. Tu nie ma jakiejś dużej mocy, nie ma turbo. Da się tym samochodem jeździć w miarę dynamicznie, no ale też cudów się nie spodziewajmy. Natomiast może nie cudów, ale bardzo fajnego, bardzo przyjemnego prowadzenia spodziewać się tutaj już trzeba. To jest samochód wyróżniający się na przykład od Toyoty właśnie w tym aspekcie. On ma taki fajny, dość bezpośredni układ kierowniczy, charakterystykę układu kierowniczego. Ta kierownica nie lata lekko na lewo i prawo. Ja na przykład lubię, jak tutaj jest tak bardziej sztywno, bardziej twardo i tutaj tak jest. Jeśli szukacie samochodziku do miasta, który będzie manewrował bardzo prosto, to raczej nie ten adres. A jeśli szukacie fajnego prowadzenia, takiego, które nawet w kilkunastoletnim kompakcie da trochę radości, no to już zdecydowanie jak najbardziej tak. Natomiast z drugiej, trzeciej czy czwartej strony, jeśli latacie dużo w trasy, to pamiętajcie, że dobre wyciszenie w Mazdach zaczęło się też od trójki, ale od 2018 roku. Wcześniej, właśnie tutaj, pod tym względem było, powiem tak sobie, ale to jest powiedzenie bardzo, bardzo, bardzo delikatne. No ale dobra, bo chwalę, a w takich samochodach warto wiedzieć, czego złego można się spodziewać po takim modelu. Także może do tego. Oczywiście w Mazdach z tych roczników może występować problem z rdzą. Jak ktoś zaprzecza, to nie wiem w sumie po co to robi, bo jak szukasz nowego samochodu, nowego używanego samochodu i ma to być kilkunastoletnia Mazda, to to jest pierwsze, na co musisz zwrócić uwagę. I przy zakupie tego egzemplarza to była pierwsza rzecz, na co uwagę zwrócono i powiem szczerze, że nawet ja jak to zobaczyłem, to byłem w lekkim szoku. Kilkunastoletnia Mazda, tutaj rdzy nie ma nawet grama. Przeglądana była z każdej strony. Z góry, z dołu, z boku. Sami zobaczcie. Może inaczej, może źle powiedziałem. Rdzy nie ma nigdzie oprócz jednego miejsca. Jest takie coś na masce, w sumie nie wiem, czy to jest rdza. To jest taki ubytek lakieru, który nie wiemy skąd się wziął. I to jest takie jedno uszkodzenie, wada, że to tak nazwę. Natomiast rdzy na progach, na nadkolach, na podwoziu nie ma nigdzie. Co nie znaczy, tak jak powiedziałem, że można to olać. To jest pierwsza rzecz, którą sprawdzamy przy kilkunastoletniej Mazdzie. W nowych Mazdach, takich właśnie gdzieś tam od 17-18, jest dużo lepiej, ale w tych trzeba na to uważać. I druga rzecz, która tutaj może się zepsuć, a w tym egzemplarzu się na przykład zepsuła, to klimatyzacja. Są tutaj elementy, które mogą paść, pewnie padną. Jak na przykład nie macie gdzie zregenerować jakiegoś znajomego mechanika, to ta naprawa może kosztować nawet kilka tysięcy złotych, także to też polecam w miarę możliwości sprawdzić. A poza tym Mazda z tym silnikiem, nie wiem, czy można używać takiego słowa król niezawodności, bo to wszystko zależy od wielu aspektów, jak będziecie dbać i tak dalej. Natomiast naprawdę bardzo, bardzo, bardzo godny polecenia samochód w takim przedziale wiekowym, w takim przedziale cenowym, o czym zaraz. I po prostu w tym segmencie. Ale powiedziałem o cenie. No to sprawdźmy, ile takie używane cacko kosztuje. I przeglądając ogłoszenia na Otomoto, zauważymy, że ceny trójki z 2009 roku rozpoczynają się troszkę poniżej 20 tysięcy złotych, aby dobić do prawie 50 tysięcy za samochód z 2013 roku. Uśredniając, na pewno trzeba być przygotowanym na wydatek około 25-30 tysięcy złotych, a myślę, że głównym problemem będzie to, że gdy zaznaczymy samochody tylko z polskiego salonu, to takich ogłoszeń na ten moment pokaże się nam 20. Także tutaj głównym wysiłkiem nie będzie chyba znalezienie samochodu najtańszego, a po prostu fajnego, zadbanego egzemplarza. No i dobra, zacząłem od pytania, czy Mazda 3 być może nie okaże się z tej wielkiej japońskiej trójki najlepsza. No to może odpowiem najpierw subiektywnie, że dla mnie zdecydowanie tak. To jest mój wybór z tych trzech samochodów, Civic, Corolla i właśnie Mazda 3. Natomiast obiektywnie wszystko zależy, czego szukacie. Jeśli będziecie szukali oszczędności, takiej może trochę legendy niezawodności, praktyczności, to Toyota. Jeśli będziecie szukali jeszcze więcej miejsca z tyłu, ale też sporo takiego sportowego ducha, może trochę w cudzysłowie, to Honda. A jeśli chcecie to wszystko w pewien sposób połączyć, to myślę, że wtedy Mazda 3 będzie naprawdę fajnym wyborem.
Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym samochodzie. Może taki samochód macie, bo informacje od właścicieli są zawsze zdecydowanie najlepsze. Podzielcie się tym z nami, podzielcie się tym z resztą, bo tak jak mówię, to są cenne informacje dla osób, które szukają dla siebie nowego, ale używanego samochodu. Także czekamy w sekcji komentarzy. A ode mnie na dzisiaj byłoby to już wszystko. Przypomnę o ocenie materiału, bo to mi się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przydaje. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!